Heju, cześć, witajcie mu kolejny z nowej serii na moim kanale z gry The Last of Us Remastered na PlayStation 4. Jeżeli oglądaliście ostatniego vloga, wiecie, że chcę tą grę nagrać. Jest to gra postapokaliptyczna, jak już możecie nawet widać po samym wejściu do gry. Jest to gra bardzo emocjonująca, jak dla mnie, w której płakałem nawet, tak jak w The Walking Dead. I zaczynajmy, potem jeszcze będzie seria z jak to się nazywa, z dodatku do tej gry, który jest teraz darmowy w wersji na PlayStation 4. I zaczynamy nową grę na poziomie normalnym. Już ja na normalnym przeszłym, jeszcze przechodzę na brutalnej rzeczywistości, czyli na tym najtrudniejszym. I bierzemy sobie ten zapis, bo ja już kiedyś próbowałem nagrać to wam. I tak, gra jest, myślę, że do 20 odcinków gdzieś będzie. Tak myślę. No ale zaczynajmy. To jest w ogóle, patrzcie, fajny ekran taki ładowania. Ten leci, ten taki pył zielony, patrz. Zajebiste. Gra ma swój właśnie klimat, fajnie, bo to pokazują, jak się apokalipsa zaczyna i to wszystko, ale na razie nie będę zdradzał, sami zobaczycie w grze. I sorki, jeżeli słyszycie małe burczenie, ale to moja playka, bo ostatnio jest 40 stopni cały czas u mnie, więc no, trochę ją słychać, bo też się szybko teraz nagrzewa, wszędzie ma wyloty powietrza, to i tak to nie pomaga. No i gra się trochę też ładuje. O. Sony Computer Entertainment Present a Naughty Dog Game. Naughty Dog w ogóle robiło Crash Bandicoota i Uncharted, dobra. Tommy, posłuchaj mnie. To nasz zleceniodawca. Zleca, to jasne. A nie mogę stracić tej roboty. Rozumiem. Pogadamy o tym rano, okej? Okay? Pogadamy jutro, okej? Okay? No, wygląd. Hej. Suń się. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz? Już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie teraz. Nie mam do tego głowy. No. Proszę. Co to? Prezent urodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam. Podoba ci się? Szkrabie, to jest. Jest co? Super, ale. O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie, nie, nie. Oh, ha, ha, ha. Skąd wziąłeś na to forsę? Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Jak koką. Może dorzucisz się do kredytu. Jak taka marihuana. Tak, chciałbyś. Oczywiście, żeby chciał. Kto by nie chciał? No i zaczyna się rozgrywka. Na początku zaczynamy tą dziewczyną. Dziewczynką jeszcze. Wujek Tomi. Halo? Sara? Skarbie, daj mi tatę do telefonu. Wujku Tomi, która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku... No i się zaczyna. Halo? Drops the beat. Czy zdjęcia rodzinne. Grafika jest przepiękna. Jak dla mnie. O co chodzi? Nie wiadomo. Dobra. Wszystkie znajdźki będziemy próbować szukać, bo... Zapomniałam mu jej dać. Bo jak ja przychodziłem grę, to jednej mi zabrakło i bym miał wszystkie, uwierzycie? Drogi tato, no więc tak. Gdy cię nie ma, nie znosisz mojej... Nigdy cię nie ma, nie znosisz mojej muzyki, którą kocham. Właściwie to gardzisz moimi ulubionymi filmami, ale tak czy siak udaje ci się jakimś cudem zostać co roku najlepszym tatą na świecie. Jak ci się to udaje? Wszystkiego najlepszego, tatku. Pa, Sara. Pa, Sara. No w ogóle w piłkę nożną chyba lubi grać.
Tak, bo ma nawet strój, wszystko. W przeciwieństwie do mnie. Jeszcze sprawdzimy telefon. Nie ma sygnału. Nie ma sygnału. No. Ja grę raz już przeszłem, więc trochę będę wiedział, o co chodzi. I też kiedyś na YouTubie oglądałem u CTSG po premierze, jak tylko wyszło, jak on nagrywał. A ty nie ma. Córciu. Wchodząc też nie ma. A tutaj? Okoliczne szpitale pękają w szwach. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Między innymi zdrowie rozszerza listę skażonych roślin. Żywność wycofana z obrotu na masową skalę. Policja szalona kobieta zabija męża i 3 postronne osoby. Pojebane. No. Dobra, ale idziemy dalej. Tatusiu? Nie wiecie, jak to się obudzić w nocy, nie wiadomo co, ojca nie ma, nic, nie? Jesteś tu? Mają związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Gdzie jesteś, tato? Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Już mamy wyciek gazu. Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane... Ale jebu. W ogóle... zapomniałem wam powiedzieć, że gra ma właśnie bardzo... Ma świetny dubbing polski, jak dla mnie. Ja lubię grać z dubbingiem, ale ta już ma mistrzowski, jak dla mnie. Dlatego ja na przykład bym nie chciał mieszkać w domu. To jego telefon. No jeszcze telefon zostawił, to jest najgorsze. Gdzie jesteś, do cholery? Oddzwoń. Zaraz będę. Co jest napisane na tym długopisie? Kurde, chciałem sprawdzić. Dobra, jeszcze to jest. Wrócę dzisiaj później. Zamówię sobie coś przez telefon. Widzimy się rano, tata. A, i oni się wieczorem zobaczyli przecież. A w ogóle... Ta epidemia jest na prawdziwej takiej rzeczy, na prawdziwej infekcji związana, do której do filmiku będzie link w opisie, gdzie taki grzyb atakuje właśnie mrówki i inne robaki i jak one umierają, to wyrasta taki wielki grzyb im z głowy, nie? Albo z ciała. To będziecie mieli link, to sobie obczajcie. Gdzie byłeś? Sara, list ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? To Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. Chorzy na co? Zesrałem sam. Tato? Skarbie, chodź tu. Chodź tu. W porządku. Ty mi ostrzegam cię! Nie rób... Idź! Musiałam słuchawki przyciszyć. Zabiłeś go. Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. To mnie chodź. Chodź. Ty się spodziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowa. To jest fajne, że może tak w aucie się ten. Że ona się tak przemieszcza w tym aucie, nie? Hej, skarbie. Jak się czujesz? A dobrze. Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. Dzięki. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Normalnie też mówił, gdzie jechać. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. No ale właśnie, zamiast ludzi przepuścić. Pojedź 71. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą godzinę. Tommy! O. Przepraszam.
dalej. Teraz podają, żeby wszystko zostało. Teraz wiadomo, dlaczego on wraca do Sean. Co ty wyprawiasz? Jedź! Czołem mają dziecko. Z nami też. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się, Tommy. Czekajcie! Widzicie? Apokalipsa zmusza nas właśnie do takich wyborów. Ja nie wiem. Jeżeli by byli właśnie nie z miasta, bym zaryzykował i bym ich wziął. Ale nie wiem jeszcze, bym musiał to przemyśleć, nie? To jest właśnie trudny wybór, bo mogą być też zarażeni, nie? Normalne. Patrzcie. Tommy, uciekaj. Jezus Maria. Tak, chciałem. Boże, skręć tutaj. Nie. Ruszcie się, ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staruś. O nie. Nie możemy się tu zatrzymać. Przejadę przez nich do chuja. Szybko, wycofaj. Są też za nami. Tam. Trzymajcie się. Jedź. Jezus Maria. No i się wylało kakao. Tatusiu? Hej! Jaka masakra. Dobra, teraz zaczynamy już grę Joelem. Move, bitch. Synie. Dzięki, Tommy. Tato? Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Noga mnie boli. Mocno. Musimy uciekać. Masz gnata. Chodź, łonko. Trzymaj się mnie. Okay. Jezus Maria. To... Boję się. Daj, uważaj! Zamknij oczy, skarbie! Ludzie się palą. Prawda. Czego oni to robią? Patrz na mnie, skarbie! Jezus Maria, wypadki, wszystko. Wszystko będzie dobrze. Obiecuję. Czekajcie, ich jest za dużo! Jezu, tu. No. Najlepszy pomysł właśnie alejką uciec, bo tam nie każdy biegnie. Szybko! O Jezu, ty. Suki, synie. Zaszczel go. Dobra. Nie żyje! Zaraz będziemy na cholera! Za momencik! Przechodzą przez płot! Właśnie widzę. Nie zatrzymujcie się, szukajcie wyjścia! Dalej! Kurde, hell. Biegnę. To przyjdzie do autostrady! Idź, ty masz Sarę, ja im ucieknę! Tylko Tommy! Spotkamy się tam! Szybko! Ale ja wiem, co? Dobra, szybko trzeba uciekać. Jeszcze kawałeczek. Gonią nas. Nie
łapy. Jak ta karetka tam wjechała, co ona tak z autostrady pewnie spadła i tu jechała, aż się rozbija. Już dobrze, kochanie, spokojnie. Hej! Potrzebujemy Stać! Pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Spokój. Strzelam. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z Wojkiem tam? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... Głupie rządy. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... Nie! Proszę, nie. Tommy, jest. Tommy is back, bitches. O nie. Sara? Przesuń rączki, Skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Posłuchaj mnie. Wiem, że boli, Skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Wiem, Skarbie, wiem. Sara? Nie rób mi tego. Nie rób mi tego. Proszę. Proszę. The Last of Us, tak. Się gra tak zaczyna, poprzez śmierć córki Joela. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały miasta. Dziesiątki, setki ciał. To jest osoba, która dopingowała Adelsyna Rowa w Infamous. Ten chłopak. Że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych Świetlików. Pamiętajcie, gdy zgubicie się w ciemności, szukajcie światła. Uwierzcie w świetlik. No. Gra jest zajebista. Na pewno wam się spodoba. I mamy lato. 20 lat później. O. 20 lat. Zaraz, moment. Miły poranek? Oczywiście. Ta od razu drinkowali. Drinka? Nie, nie chcę drinka. A ja przyniosłam ci wiadomości. Gdzie byłaś też? W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My. Lanerek. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. A jak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może dostałam parę strzałów, ale... Poradziłam sobie, tak? Daj mi to. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. A wiesz przynajmniej, kim byli? Posłuchaj, oni są nieważni. Przede wszystkim ważne jest to, że to... Robert, kurwa, ich nasłał. No, kurwa, Robert. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy.
Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukinsyn. Nie. Nie jest aż tak sprytny. Wiem, gdzie się zaszył. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jestem za. Ja też jestem za. W ogóle wam powiem, że tu można zmienić strój. Koszulę można zmienić, potem jak dla Eli można plecak mu zmienić. I jak pamiętam, on chyba teraz będzie miał zmieniony. Chyba nie będzie się mieli nic złego, nie? Tak, mam niebieską koszulę i czerwony plecak, nie ten oryginalny. I jak zobaczycie, jak on wygląda z tym plecakiem, to mu powiecie, czy w następnym odcinku ma być ubrany tak, jak ja go ubrałem, czy ma być ubrany podstawowo, zielona koszula i ten plecak taki skórzany. Rano dostałam papiery. Wyznaczyli mnie do prac na zewnątrz. Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Porozmawiam z nimi. A ty, Joel? Dostałeś już to gówniane wezwanie? Nie. Tak, na pewno. Widzicie, fajnie, że te NPC-ty w ogóle gadają do naszej postaci. To jest takie... Klimat robi, wam powiem. Klimat. W ogóle ta cała gra ma zajebisty klimat. O, znak świetlików w ogóle, patrzcie. Widzicie? No, miasto jest... rozwalone. Jak to apokalipsa. Patrz, nie otworzyli jeszcze. Pewnie znowu brakuje. Pewnie. Look for the light. O. Ręce za głowę, kurwa. Raz. Przed kanał. Patrzcie, jakie nie mają czerwone oczy ci żołnierze. What the fuck? Ta kobieta będzie zainfekowana. Patrz. Nie jestem zarażona, to pomyłka, skąd się myli! Błagam! Dobrze, przynajmniej nie kulka w głowę, tylko coś takiego strzykują, nie? Ten na pewno też jest, bo zacznie uciekać, patrzcie. Nie przytuj! O Boże! Zamknij się! No, kolejny. Prawda. Patrzcie, tu tam wszystko porozwalane, tu mury pobudowane, Jezus Mary. Załatwiłam nam nowe papiery, przejdziemy bez problemu. Tak, z tego co słyszałam, ustawili ich o szeregu i zarżnęli jak psy. To było z zemsty. Tak samo myśleli wojskowi ze wszystkich stref, gdzie wybuchły zamieszki. To wszystko wina tych zasranych świetlików. Trzeba ich wykończyć. To jedyne rozwiązanie. Pełna zgoda. Pełna zgoda, widzicie? Zabijanie ludzi. W ogóle jak będziecie chcieli, to jest z multi wam po całej serii. Będę mógł trochę pokazać serię, nie? Zrobić tam kilka meczów w multi. Czego tu szukacie? Wolny dzień. Odwiedzam kolegę. Dobrze, chodźcie. Dzięki. Dobra. Uciekajcie szybko! Zamykaj! Świetnie! Oczywiście. Joel, chodź, wiem! Jest, trzeba uciekać. Te świetliki atakują, nie? Idziemy. Uwaga! Numer 5 jest zamknięty do odwołania. No to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzony, okej? No poczekaj. To jest tylko... Wyłączę pada, żebym się zaraz rozładował.
no, rany za pomocą apteczki, tak, żeby się uleć, najlepiej gdzieś się ukryć, bo wiecie, on to tak robi, tak się o tak oleć, nie? I patrzcie, i w ogóle bandaż będzie miał na ręce przez jakiś czas. Fajnie to wygląda. Musimy pójść naokoło. Albo możemy odpuścić Robertowi. O nie. Jasne. Hej, Tess, widzisz to gówno? Byłam tam. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą z Roberta. Ty też? Kto jeszcze go szuka? A, Marlin? Wypytywała o niego. Chciała go znaleźć. Marlin? A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedział? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Cóż, patrzcie, ten pan gołębia w ogóle tło. Stary się z gołębia. Elo, elo, manigę. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się. Nie wiem. Musimy go znaleźć, zanim zrobią to świetliki. Prawda. To tutaj. Cześć. Co tam? O, a co, w pokera graje, wiem. A jak tutaj? Cicho. Ani śladów wojskowych czy zarażonych. To chciałam usłyszeć. Łysie. Tam przesyłamy szafkę. Joel, pomóż mi z tym. Oczywiście. Dobra. Uważaj. Masz nice. Siebie. Dobra. Elo, elo. Hops. Jezu, ale to wali. Nie powinni to wrzucać, czego popadnie. No ale wiesz. Okej. Okay. Podsprintuję trochę. No i patrzcie, jak ja mam plecak. Bo normalnie bym miał taki jak ona. Skórzany, tylko że ja bym miał cały brązowy, a ja mam taki czerwony, nie? To jak chcecie, mogę go ubrać tak podstawowo, albo mogę w tych ubraniach chodzić. Czyli nie możesz podłować. Dobra. Tak by było najlepiej. No i on tak teraz wygląda. Czyli jak chcecie. Ja mogę... Podstać mnie. Ja mogę, wiecie, też go zmienić na normalne ubranie, ale to wy napiszcie w komentarzu. Gotowy? Mhm. Tak jest. Hops. Dobra. Teraz ona mnie podciągnie. Chodźmy. Jump. Ale chamsko się tak ją trochę złapał. Ona tak musiała wziąć taki badass z niej jest, nie? Ona tak... Każdego, takiego gościa 100-kilowego by położyła na ziemi. Dobra. Wybijam. Dobra. Uważaj. No i teraz pierwszy raz zobaczycie, jak wygląda całe miejsce już podczas apokalipsy, nie? Tutaj pamiętam, coś było chyba. Patrzcie, to stary jakiś bar w ogóle. Tu pewnie ludzie hamburgery jedli, pizzy. Przychodzili sobie wieczorem, żeby coś zjeść, a teraz... Dawno nie byłem na zewnątrz. Prawie jak randka. Cóż, jestem romantykiem. O! Się nie śmiesz żela. Bo może tak naprawdę jest romantykiem. Musi być gdzieś tutaj w okolicy. Ja wiem, gdzie jest. Schowała się. Jest! Super, przynieś ją. Dobra. Ale i tak jesteśmy na randce, pamiętaj. Damy pierwsze. No, no. Dama. Chyba mnie z kimś pomyliłeś. O! O, Joel! Joel! I tu jest fajnie, bo tu patrzcie, trzeba szukać takich rzeczy po szafkach. Czy na przykład takich, żeby potem naprawić i ulepszyć bronię.
To jest fajne właśnie, taki exploring trzeba robić, nie? To akurat w moim stylu to, o, jest tu od razu świetlików. I wiecie, że to na tym jest imię prawdziwego mężczyzny, który żyje w prawdziwym życiu, bo jak mieli robić tą grę, to był tam jakiś konkurs, coś takiego. I osoby, które wygrały, nagrodą było to, że ich imiona będą na nieśmiertelnikach. A na przykład do The Walking Dead sezonu pierwszego było tak, że osoby, które wygrały, pojawiły się jako w zombie w grze. I były te cztery osoby, które właśnie inaczej niż inne zombie wyglądały. I to były te osoby, które wygrały. To takie właśnie fajne rzeczy są, wiecie? Takie coś wygrać to jest fajnie. No i wchodzimy w zarodniki teraz. Skąd one się biorą do cholery? Ostatnio było tu czysto. Coś się tu rozpyla. Ostrożnie. Dobra. Mamy winnego. No. Czy dookoła głowy. Okej. Okay. I tak wam mówiłem, że to taki grzyb, nie? Nic ci nie jest? Ta. Ten cholerny sufit się wali. Uważaj. Uważaj, uważaj. Spokojnie. Jest! Proszę, pomocy! Maska mi się zepsuła. Okay. Nie chcę się przemienić. Błagam. Spadamy stąd. Nie ma na co, przyjaciel. Sami nie będziesz cierpił. Prawda, ja bym też tak zrobił. Żeby nie cierpiał więcej. Byśmy się przemienił i co, i by tam leżał. Naprawdę nic nie zrobił więcej. Bo jest połudkną. Słyszysz? Pięć zarażenia. Widzicie? I tak załatwiamy wrogów. Okropne. Dobra, bo możecie pełne. Jedziemy tu, bo tu są rzeczy. Trochę amu. Zawsze się przyda, nie? Jezus, jaką mam ten beczu. I tak wpieprzę się duszą. W ogóle mam fajną tu taką zdolność, nie? Okej. Przeszukamy, nie? Dobra, i tu mamy list. Wiadomość dla brata. Czytaj. Cześć bracisku. Możecie tu jeszcze tutaj sobie przeczytać. Sobie możecie zatrzymać grę. I jak takie coś znajdujemy, widzicie? To oni mają jakiś dialog, bo wtedy jakby rozwijamy tą historię. Na zewnątrz chciałoby tu być. Jezus. Dobra. To już wszystkie. Dzięki Bogu. No. Wracajmy do miasta. Ale ta gra jest piękna. Jest jeszcze to remaster, nie? Prawda. Dobra, ja wiem co tutaj robić, czyli... Bite. Zasłoń wejście. Jestem. Okej. No problem, seniorita.
cholera, deska spadła. No wiem. Masz. Hej, podaj mi ją. Okej, już niosę. Ciężka jest. Dam radę. Dobra, ja wracam. Dobra. Rusz tu swoje 4 litery. Zaraz będzie na 4 litery jak cieszę. Nie no, że co to jest. To taki badass w tej grze. Nie? Tam jest batonik, którego i tak nie trzeba brać, bo mam pełne życie. Sprawdźmy, czy w pobliżu nie ma żołnierzy. Czysto, chodźmy. Dobra, spoko. W ogóle ciężko jakieś osiągnięcia zdobyć. Tutaj głównie się dostaje osiągnięcia za przejście gry i za granie w multiplayer, nie? Za przejście jakieś tam mapy i innych rzeczy, bo ja za to dostałem osiągnięcia właśnie, że grałem na jakichś tam mapach i coś tam, nie? A jakbyśmy mogli, jak gracie na przykład na brutalnej rzeczywistości, to tej amunicji tu nie będzie. I tu nie ma. Hej, mały. Sprawdź, masz ostrygało. Żadnych żołnierzy czy ludzi Roberta, okej? No. Widzicie? Tak się przykupuje dzieci. On wie, że do niego idziemy. To tylko dodaje pikanterii. A ja? O, co to w ogóle jest? Nie widziałem tego. Chodź. No poczekaj, chcę mapę sprawdzić. No to jest mapa Stanów Zjednoczonych chyba, nie? Hej, Tess, hej, Tess! Hej, ślicznotko, co tam? Masz jakiś towar? Nie teraz, Tess. Spoko. Okay. Nie teraz, słyszysz? Okej, okay. Rozumiem. Patrzcie, jakie sklepy są. Jak nie masz kartek, to nawet nie marnuj mojego czasu. Dobra, się nie chcę. Tylko za kartki. Dobra, się banana. Pospiesz się, umieramy z głodu. Nie tak nerwowo. Zaraz będzie następna porcja. A szczury jedzą. Kurwa, czekałem na tego szczura od zawsze. Sorry, ale wszystkie psy już sprzedane. Zeszły w niecałą godzinę. Zapraszam za tydzień. A co z tym? Jebany kłamca. Zepsujesz, kupujesz. Świetnie. Cześć. Dawno cię nie było. Jak? Wszyscy znają test. Spuść mu łomo! Cios! Dawaj! Typowe walki. Ej, blokuj go! Spuść mu twierdol, stary! Kurwa, blokuj go! No dawaj! No dawaj! Zrany! Chop mu dupę! Zrób to! Dawaj! No stary, jebnij mu w ryja! Jebnij mu w ryja. Prawie się rpałby potem z główki. Tu jest jakiś kurde szaman. Nic. Sprawdź, co u ciebie jest. Patrzcie, tu w ogóle dziewczynka siedzi, która. Okej, okay, jakiś list. Muszę sobie zatrzymać. Dobra. Patrzcie, ona się boi, że ja jej zabiorę tego. A dziewczynka ci nic nie chce zrobić. Poszukiwana Marlin. Przeróżne śmieci. Jedź, wojsk. Z daleka. Szukam Roberta. Nikogo nie czeka. Przechodzi tędy? Pół godziny temu. Poszedł na nabrzeże. Tam jest. Thanks, my friend. Kurwa, kartki zdobyli i zaraz nie będą mieli. Look for the light. Dużo znaków świetlików, no bo tutaj są też. No to jazda. Frajerzy. Przepuśćcie nas. Radzę wam zawrócić i wracać tam, skąd żeście przyleźli. Nic do was nie mamy. Przyszliśmy po Roberta. Możemy to rozegrać pokojowo. W tył zwrot i wypierdalać. A wypierdolić ci zęby? Bez Roberta. Rozjebie ci łeb, suko, jeśli zostaniesz tu choćby chwilę dłużej. Rozumiesz?
Sam się o to prosi, jest przyjaciel. Chować się! Gotowy? Tak. Będę cię osłaniać. Zajdź ich z boku. Zapłacisz! Kurwa mać! O, ty sukinsynie. Dobra, tamtego nie trafiłem w głowę. Teraz trafiłem. Dobra. Nim wzajemnie. O Jezu, ale mu głowę rozwalił. Skąd mam do cholery wytrzasnął tych ludzi? Chuj do... Jump to the edge. Teraz give me hand. Podaj mi rękę. Hopsa. No i już. Dobra. Czekajcie, tu jest takie. Dobra, zaraz zepsujemy sobie gierkę, bo już jest 40 minut. By można było już kończyć odcinek. Wiecie co, skończymy sobie w tym momencie, chodź. Tess. Tutaj Joel. No dobra, my tu sobie zapiszemy grę. Zaraz, proszę czekać. Okej, okay, ale... Okej. Okay. Tak. Okej. Okay. Okej, okay, ale to na tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli chciałbym się z Was zostawić 30 łapek w górę, mów dla Was Max, bardzo serdecznie.